Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Zróbmy dzisiaj przegląd Aglaonem. Tylko tych, które stoją w Growboxie, które stoją tam. I nigdy tak naprawdę ich nie widzimy w pełni, tylko tyle co od góry, prawda? Więc jestem bardzo ciekawa, co się u nich dzieje tak naprawdę, bo ja widzę, że one się, wiecie, rozgałęziają, że się powiększają, że jest ich coraz więcej. No, tylko nie oglądamy tego, więc zobaczmy to dziś. No i słuchajcie, zaczynamy Waszą ulubienicą, która wygrała w kategorii Jestem śliczna i co mi zrobisz? To jest Red Stardust. I w poniedziałek powiedziałam, że, u, coś tutaj cicho, coś nic nie widać, coś dziwnie, coś podejrzanie, i już mamy tutaj. O, widać. Wychodzi liściu, to dobrze, to dobrze. Jak ty się masz, kochana, w ogóle w całej swojej okazałości, to się niech co ty robisz. No tak, jest chwila po ósmej rano, musiałam księżniczce pomóc wejść na fotel. Także, no nie schodź z tego fotela już, no nie trzeszcz nim. Boże. Dobra, słuchajcie, cała ona ma się tak, jak widzicie, nie ma jej dużo i powiem Wam szczerze, że to jest najmniejsza aglaonema, którą dzisiaj będziemy oglądać, no ale dobrze wygląda. Nie widzę na niej, słuchajcie, żeby ona się gdzieś tutaj rozgałęziała, no nie? Chociaż tu niektóre te pimpale. Tak trochę sugerują, jakby wiecie, jakby coś tutaj się w przyszłości miało dziać. Choć z drugiej strony mogą to być po prostu e, te punkciki, w których później się robią korzenie. Znaczy zrobiłyby się, gdybyśmy obcięli, prawda, włożyli do wody czy coś takiego. No i jak ty się wybarwiasz? No akurat wybarwienie to zasadniczo widzimy dobrze na filmach, ale wow, naprawdę to jest kosmos. Jaka ona jest intensywna, tak. Tu niestety trochę mocniej intensywność tych barw podbija kamera, ale ona i tak czy siak jest mega, taka wiecie, nasycona, nie? To nie są bladziaki. I tu najnowszy listek śliczna jest naprawdę boska, boska. Wcale się nie dziwię, żeście ją wybrali. No, ładna jest. Dobra, to idźmy dalej, bo dalej będzie tylko gorzej w sensie gęściej. To, może pójdźmy z grubej rury i zajmijmy się tą, która jest najbardziej gęsta. To jest red veins, zwykły red veins. Dostałam też red veinsa w wersji red, ale zobaczymy. No, na razie ma się tak wiecie. No, <grywia> tak pół na pół, no, nie? Bo tam koszunki są bardzo malutkie. No tak, no zobaczmy, no, co tu się dzieje. No, kochani, tu jest mega gęsto, Zobaczcie ją od góry. Jak to wygląda. <grywia> tu kręcę, 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 niewiele się zmienia, nie? <grywia> Ha, tak właśnie wygląda. A tu nas na przykład wita nowy listek. Tutaj nas wita też nowy listek. No i dobra, słuchajcie, unieśmy ją. O, tu jest rureczka, patrzcie. Tak. Nie wiem tylko co to są te białe naloty, powiem Wam. Muszę ją chyba umyć. Wypadałoby, tak, bo takie nalociki się tutaj robią. O, teraz widać dobrze. Taki nalocik, nie? Jak zrobię tak, to nie widać, ale jak zrobię tak. To widać, nie wiem, to jest jakaś poświata? Ej, może to jest po prostu jej poświata, to nie brudek. No, powiem Wam, że interesujące, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam, widzicie? I nie ma jest? I nie ma. No, kurde. Widać i nie widać. Trochę widać i nie widać. Ej, no nieźle. No może to jest jej naturalna taka poświata, taka kosmiczna bo to jest taki trochę niebieski, trochę zielony. Ej! Wow! Ej, zajarałam się, bo dopiero teraz to tak, wiecie, zauważyłam. Myślałam, że to brudek. No, to czasem warto te rośliny z growboxa wyciągnąć, żeby się poprzyglądać. Słuchajcie, zerknijmy sobie, co dzieje się tu. No jak widzicie, dzieje się bardzo dużo. Ona w grudniu miała 10 bajbów, teraz jest ich zdecydowanie więcej. Ja nawet tego liczyć, słuchajcie, nie będę, ale no, no zobaczcie, co tu się dzieje. No po prostu szałciał. Ktoś jak wlazł na fotel. A! Nie liż Miucha. Nie liż mi, ucha. Nie liż mi ucha. No. Także patrzcie, no. Co tu się, kurde, blacha dzieje gęścioch taki. Tu przypominam, niektóre listki są brzydkie, tak, owszem, są. Musiałam zwiększyć nawożenie, bo po prostu pannicy tutaj było na tyle dużo, słuchajcie, że po prostu, no, głodowała, tak? Głodowała i nie wybarwiały się te listki. Obecnie wszystkie Aglaonemy Zresztą tak jak samo i wszystkie inne rośliny dostają 1200 EC, czyli na mierniku, jak już wiecie, jak mam już rozrobiony nawóz i tak dalej, i ustawione odpowiednie pH i chciałabym zmierzyć wartość EC, to na mierniku wyjdzie mi 2000, tak? Bo wartość mojej wody wynosi 800. Także warto sobie sprawdzić przed zrobieniem nawozu, jakie EC macie swojej wody, żeby potem nie było, wiecie, w finalnym mierzeniu EC, że, o mój Boże, nie wiem, 2200, nie co ja tutaj narobiłam. No nic, no po prostu sprawdź wartość swojej wody. Bo, może po prostu wartość Twojej wody jest tak jak u mnie wysoka, 800, no nie? Także wiecie. No dobra, słuchajcie, ale jeszcze sobie tutaj ją pooglądajmy. Kurde, blacha, no. <ścoughs> najgorzej, ej, najgorzej. O, tu ciężko coś pokazać. No gęsto, no. No gęsto jak nie wiem. O, tu nawet liściu jakiś, rura jakaś. Tu bardzo nowy listek czuć świeżością. Nie, 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 to się nie, bo połamiesz. Nie, 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 proszę Cię, nie. Nie, nie tu, nie tu. No widzicie, jaka dziaduła? Jaka dziaduła? Ósma rano tam lekko z groszkiem, zamiast spać to teraz tu łazi No wow, no wow, no ładna jest. <laughs> Ładna, myślałam, że może ją coś tutaj poprzykracam, ale w sumie na razie niech zostanie takim krzaczkiem, ja wiem, że znajomy chciał ode mnie kawałek, to trudno, jak się uprze, to po prostu mu no nie, tam jeden jakiś któryś, ale na razie myślę, nie będę dzielić tutaj niczego, bo co ja z tym zrobię, nie, także może na, na razie, skoro się trzyma, to niech się trzyma, ona tutaj nie ma żadnej... Nic tu nie ma włożone, na no nie? Bo te, ta poprzednia i te następne będą, będą, mają coś włożone, ta nie ma nic. Ta nie ma nic. No na razie się nieźle trzyma, nie? Poczekam, aż się wywróci i będzie wtedy płacz. <laughs> Będzie wtedy płacz. Ej, w ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o płacz. Co ja tam wam w poniedziałek pierdzieliłam, że choje mi nie pachną? Słuchajcie, wczorajsza noc i dzisiejszy poranek i nawet teraz wciąż czuję smród choi. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, jaki smród Karola, co ty gadasz? Słuchajcie, ja nienawidzę, tak, mocno intensywnych zapachów, a moje choje po prostu walą intensywnością tak, że aż oczy pieką. Są tak bardzo słodko-intensywną mydłe, że ja nie mogę po prostu. Ta noc była koszmarna i wiem, że kolejne też takie będą. I głównie, słuchajcie, pokażę Wam. Ja wiem, że to nie dotyczy tematu Aglaonemy, ale to dotyczy tematu Growboxa. Słuchajcie, głównie w tym momencie winowajcą tego smrodu jest ta dziaduwa. Ja źle trzymam kamerę, bo nic nie widzę. Muszę sobie statyw trochę inaczej złapać. To sobie zobaczymy, jak ten kwiatek wygląda. Znaczy, ja już wiem, bo już oglądałam, nie? Tak on wygląda. Taki fajny, puchaty, żółciutki w środku. I śmierdzi jak jasna cholera. Głównie on. Tak. I wczoraj też e, Karnosa, o której właśnie mówiłam, że kwitnie, ale nie pachnie, nie? Że to że, że dziwne? Nie, już też śmierdzi. Już też śmierdzi, także nie wiem, co ona zrobiła, że zrobiła kwiatki, które już były długo, ale nie pachniały nie wiem, odczekała na sygnał od innej, dawaj, chodź, pośmierdzimy, no to śmierdzą. Także nawet teraz tutaj siedzę, jest, jest już poranek, tak, już jest po ósmej rano, zakładam, że nawet już może, nie wiem, 8.30, <grym> więc, bo mam tu, widzę, 30 minut filmiku, więc jest mnóstwo do wycięcia, bo jeszcze telefon zadzwoniła, to Tosieńka, o, Tosieńka. Mami, drzemłabym się, ale nie mam gdzie. No. Także yy, mimo że już jest światło zapalone od tam szóstej, to i tak ona wciąż śmierdzi. Dobra, słuchajcie, yy, jeżeli chodzi o to maglaonemę, no to sami widzicie, jak ona wygląda. Jest jej tutaj naprawdę super gęsto i ja nic z tym nie robiłam. Ona nie była paciana pastą ctukinową ani niczym. To, co tutaj te wszystkie jej przyrosty, ona sobie robi sama z siebie. Tak. Ona sobie po prostu robi sama z siebie. Ja tutaj nic nie prosiłam, nic nie chciałam. Samo się stworzyło. No to idźmy do kolejnej odmiany. No to może teraz ten dziadyga, to jest Legacy. I tutaj będzie gruba akcja, ponieważ będziemy wycinać kwiatek. Ja go zostawiłam, bo skoro żeśmy się umówili, że w czwartek zobaczymy się z Agla Oenami. Agla Oenami, Jezus Maria. No to zostawię tego kwiatulca. O, on jest ładny, ten kwiatulec, muszę przyznać. W sensie, wiecie, on później, jak już wyjdzie z tej pochawki, to będzie normalną taką tą kolbą brzydką, niepachnącą. Znaczy, choć czasem się zdarza, że tak trochę cuchnie, no nie? Ale to nie ma zapachu na zasadzie, wiecie, o, ładnie mi pachnie kwiatuszkiem. Nie, tutaj nie. Tutaj albo nie pachnie niczym, albo tak trochę sztyni, tak takim dziwnym zabachem, to, to, to wiecie, to nie, to nie perfuma, Ej, chyba, że dla jakiegoś ogra. No, w każdym razie, będziemy go wycinać. On mówi, on ładny, taki tutaj z weriegacją, no ładnie to wygląda, muszę przyznać, ładnie się to prezentuje i nie, nie jest to liść, to jest kwiatek, ja to wiem, ja to widzę, słuchajcie, ja już mam milion kwiatków po prostu doświadczeń, jeżeli chodzi o agloanemy, bo one kwitną mi non stop nie? Ja też nie proszę i nie nawożę celowo pod to, bo azotu jest bardzo dużo, więc jestem zdziwiona, że one w takiej ilości, wiecie, azotu, ym, nie stymulowane do tego, żeby kwitnąć, czyli wiecie, nie ma jakoś więcej potasu, tak, czy, czy coś. Jeżeli chodzi o NPK, to to nie ma więcej P i K, jest dużo N, czyli azotu. Także co one tu odwalają? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, we, weźmy ją w rękę. Zobaczmy sobie jej gęstość, bo ona tutaj kilka tych babyczków ma. Oczywiście my ich nie widzimy, praktycznie, bo jak ona stoi na, na, na regale, no to, no to nie widać. Ale tu na przykład wita na Sorura z jakiegoś właśnie babyczka. Tutaj kolejny babyczku. Aha, to właśnie ten babyczku, dobra, bo tu widzę, że jest też kolejny. Ale on idzie w drugą stronę listkami. Aha, jego listki są tu. No widzicie, trochę kiepsko, a statyw musiałam wziąć krótki, żeby właśnie móc nim ładnie oparować. Aha, czyli drugi babyk jest tu. Drugi bejbik jest tu. Kolejny bejbik jest tu. Tu tu, tu. tu, 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 tu. I nawet ma swoją rureczkę. Taką ładną, krwisto-czerwoną. Patrzcie, jaki diaboliczny, czerwony. Normalnie piekiełko. Normalnie piekiełko. O, i kolejnego bejba mamy na przykład tu. I też ma swoją rureczkę. O, bardzo sztywna jest ta aglaona, muszę uważać, żeby przypadkiem jej nie złamać. Tak, tutaj, 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 tutaj i tutaj już z tej strony. O, a tutaj z tej strony mogę Wam pokazać, że na łodydze naszej głównej rośliny widzicie takie dwa ciupy, tu z przodu i tam z tyłu, to również będą roślinki. Tak, także widzicie, sama z siebie się dziaduwa y, rozgałęzia. Dobra, słuchajcie, ja na chwilę odłożę kamerę i pozbędę się tego kwiatulca. Chociaż może nawet nie. Czekajcie, może zrobimy to razem. Od, y, widzicie, odgiełam go troszkę. Dobra, wezmę tutaj wyczyszczony wcześniej sykatorek przez kamerę. O Jezus, Maria, naprawdę. Dobra, poszło. Przez kamerę nie powinno się takich rzeczy robić. No ale cóż. Jak nie zrobią się z kamerę... Dobra, nie, nie dam rady tego ścisnąć, więc odłożę. Słuchajcie, łowię go. To sobie ładniej zobaczymy, jak on wygląda. Bo to jest naprawdę bardzo ładny kwiatek. W sensie jego pochewka. Patrzcie. Co tu się dzieje na nim? Ładniutki. Naprawdę muszę przyznać, ładniutki. Nie jest taki zwykły, normalny, jak zazwyczaj. Po prostu zielony, tylko na nim tutaj taka ładna wariagacja. Sympatycznie to wygląda, muszę przyznać, choć no, no niestety, no ja nie chcę tych kwiatków, są one mi zbędne. Nie potrzebuję ich. Dobrze, słuchajcie, to przejdźmy w takim razie do ostatniej, ale to i tak jeszcze nie będzie koniec. Także poczekajcie chwilę, bo mam taką małą burzę mózgów, może mi pomożecie. Także czekajcie, bo zmieniamy Aglaonemę na ostatnią, ale mówię, to jeszcze nie jest koniec. No i ostatnia, proszę bardzo, Jean Fan. Taka urocza, waląca różem, waląca różnymi tutaj ciapkami, plamkami, i też jest jej tutaj mnóstwo. Tak, tutaj najnowszy listek. To jest chyba ten listek, któremu Jezu Tosia, co ty robisz? Ile ty masz energii? Weź no, dziewczyno. Powinnaś spać. Co ty robisz? No, zaraz jak skończę nagrywać, to padnie. No, patrzcie Mami, bo ja mam interes. Jaki masz interes? Bo bym chciała się zdziemnąć, a ty tu gadasz coś o, przestawiasz. Po co ty to robisz tak wcześnie rano? Matka, ja ci tyle razy mówiłam. Nie przed dwunastą, tak? Nie przed dwunastą. Tośka, ale ja później nie mam czasu. Co tam czas? To jest pojęcie względne. Co ty możesz go nie mieć? Teraz powinnaś ze mną drzemać, albo przynajmniej siedzieć i patrzeć, jak ja drzemam. Wiecie, jak ją wykręca, bo ją drapie, Aż ja wykraczaj łapki, te. To dziadyga mały, no to się nieg. Jeszcze, jeszcze chwilę i skończę nagrywać, wiesz? Mami, ja nie wiem, czy ja wyciemam bez ciebie. Wytrzymasz, dziadu, wytrzymasz. Yy, tak, słuchajcie. Mami, proszę cię. Naprawdę, to ja się może tutaj na co? Nie wiem, czy to jest, słuchaj, dobry pomysł. <laughs> I wlazła, nie, i se siedzi. <laughs> Mami, proszę cię. <laughs> no, co za dziadno? E, próbowałam mówić chyba o tym liściu, że że nie będzie mi dane z wami o nim porozmawiać, bo to się, no stop, zaskakuje z tego fotela. Idź, no, tusiek, naprawdę. I dobra, po raz trzeci czy po raz czwarty yy, próbuję mówić właśnie o tym listku. Nie wiem, czy wytnę tam teraz. razy. Może jak będą zabawne, to zostawię. W każdym razie, to jest ten listek z poniedziałku, który ja chyba tam próbowałam wyprostować. On się tu może wyprostować. On tu cały wyszedł, on tu ma nawet miejsce. Także wydaje mi się, że z biegiem czasu jego jędrności, bo on jest jeszcze taki, wiecie, mocno... taki, no, delikatny, tak? On dopiero co się niedawno rozwinął. Nie jest tak sztywny na przykład jak ten. Prawda? Także pewnie się wyprostuje. Dobra, słuchajcie, popatrzmy sobie w takim razie. Ło, wow, ile tu się dzieje. O Matyldo, tutaj mały babyk. Tutaj większy babyk. O tutaj i nawet ma swoją nową rureczkę. Tą tutaj, tak. Tutaj, patrzcie, idzie totalna nowość. Tu kolejny babyk. O proszę. O, listek mu się trochę przekrzywił. Może mu pomożemy przy okazji. Pokaż się listku. O, troszkę go tu naprostujmy. Tak, dobra. Czy to tutaj, tutaj w tym pomagaliśmy listkowi. Tu już jest kolejny i nawet ma nową tutaj rureczkę. Tak, tutaj z tyłu kolejny. On wychodzi tutaj z rośliny matecznej. Widzicie, co tu się dzieje? O, tak, 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 tak. To chociaż tu się położę. No to chociaż tu. I tak, i tutaj z rośliny matecznej, o tutaj bokiem, też wychodzi kolejny dziadyga. Tak, no, 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 tu się dzieje mnóstwo, prawda? Jean Fen się bardzo mocno tutaj em, rozgałęził. Tak, i słuchajcie, no, no wygląda on właśnie tak, no nie? Także jak widzicie, zacnie. Zacnie. W grow boxach co poniedziałek widzimy zasadniczo, że jego jest dużo, no nie? Że, że to gęsta roślinka, że to nie jest wiecie. Jedna główna roślina, tylko że jest jej więcej. No to tyle właśnie, że nie, nie widzimy tego, jak bardzo jest jej duża a jest jej bardzo dużo. No i tutaj y, to jest po raz kolejny aglaonema, która jest mocno sztywna, więc trzeba uważać, żeby się kurde nie złamała. Tak, żeby się nie złamała. I słuchajcie, mój dylemat w głowie polega na tym, że ja już Wam pokazuję, o co chodzi. Bo ja. Y, to, czy to jest u mnie normalne, nie? Ale może Wy mi pomożecie, słuchajcie. Powiedzcie mi, jaka jest różnica między jedną a drugą? Bo ja praktycznie ich, słuchajcie, nie widzę, nie? I żeby nie było, tutaj ta, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to jest Jean Fenn, tak? Tak, a ta, czyli ta, od której wycinaliśmy kwiatek, żeby nie było, to jest legacy. Nie? I jakby, jak one były malutkie, to ja nawet wspominałam, czyli to było parę miesięcy temu, ładnych parę miesięcy temu, jak one były malutkie, to nawet Wam wspominałam, że kurde blacha, one są praktycznie identyczne, nie? I później w międzyczasie miały, prawda, czas, miesiące. <grym> I też Wam wspominałam, że. Kurde, blacha, ale no ja nie widzę tych różnic, to nie? I wiecie, mi nie chodzi o to, że, nie wiem, Mateusz się pomylił i dał mi dwie te same. Nie o to mi chodzi. Tylko powiedzcie mi, na czym polegają te różnice? Bo tak samo w internecie ja widzę agleonemy, które dla mnie wyglądają tak samo, a nas mają mnóstwo różnych. Jakieś tam star coś, tam nie star coś, tam a kolejna identyczna, już nie jest star coś tam, nie? Już jest czymś zupełnie innym. I nie rozumiem. Nie rozumiem o co chodzi. No, no, zobaczcie, no one są. No, kurde blacha, no. no, patrzcie. Ja rozumiem, że, wiecie, liść nie będzie identyczny, bo jej liście nawet na, na jednej roślinie nie są identyczne. Ale słuchajcie, ja po prostu nie widzę różnicy. Bo tak, jak spojrzymy sobie z tej strony, liść od spodu jest taki, no czerwono-różowawy, co nie? To, to, nie jest taki określony, to ani to róż, ani to czerwień, coś pomiędzy. I jak sobie weźmiemy listek tu, kolor według mnie jest identyczny, nie? No nie. A jak sobie tak patrzę na tego liścia po prostu od góry jednego i drugiego? No, to po środku mamy taki właśnie identyczny mniej więcej kolor jak tu, czyli taki ni to róż, ni to czerwień, ład, bardzo ładny. I mamy, kurde, słuchajcie, takie ciapeczki. Zielone, jasne, ciemne. Yy, od czasu do czasu gdzieś tam takie nawet bielsze kropeczki, chociaż może to po prostu być kontrast kolorystyczny i to po prostu jest róż, ale wygląda mi jak biel. W sensie taki wiecie, blady róż. No i co? I mamy różowe, słuchajcie, te żyłki, tak. Odchodzące od głównej ży ży żyły liścia. Jaka jest różnica? Słuchajcie. A jeżeli chodzi o łodygę, bo możecie mi powiedzieć, że łodygę, albo pokaż łodygę, pokażę Wam łodygę. Słuchajcie, tutaj tak w ten sposób wychodzą listki z legacy. O, tak to wygląda na, na, na różowo. Czy znajdziemy tu łodygę? O, znajdziemy z tej strony. Mm, tylko jeszcze, żebym ostrość mogła złapać, a wiecie. O, nie mogę statywu tu, tu dać. Tak wygląda łodyga, czyli jest biała i pochewki tutaj są e, różowe. A tu, o, tu będzie widać w miarę, jak liścia weźmiemy. No tutaj dla mnie to wygląda identycznie. Nie, Wygląda to identycznie. Więc jaka jest różnica między Legacy a, a Jean Trzeba Muszę się upewniać, jak się nazywają. Jaka jest różnica, powiedzcie mi. Ja I mówię, to nie chodzi o Mateusza, że on się pomylił czy coś, że dał dwie takie same, bo, bo nie dał, tak? No, e, ewentualnie, chyba że ogrodnik go, że tak powiem, wyrolował, bo to jest możliwe. Ale wiecie, Mateusz wie co robi, tak? Więc dał odmiany różne. Natomiast wy mi powiedzcie, czy to autentycznie są dwie te same odmiany? czy one się czymś różnią, czego ja po prostu na przykład nie zauważam, no nie? O, tu jakieś tam, a, to mech, to mech, no tak, bo przecież nad nią stoi ta monstera, no właśnie, no to, to, to był mech, także nie wiem, no słuchajcie, no pomocy, pomocy, no. Ale dla mnie one są identyczne i mówię, ja tak mam bardzo często z agla, o z agla o że dla mnie one się wydają identyczne, co nie? Że, że są tak bardzo do siebie zbliżone, że jakby ja nie widzę sensu posiadania ich wszystkich. Znaczy jeszcze rozumiem tak jak znaczki, nie? Ja muszę mieć je wszystkie z, z danej kategorii znaczkowej, nie? Tak tutaj może ktoś um, lubi aglaonemy i chce mieć dosłownie każdą odmianę. Tylko że ja w tych dwóch odmianach nie widzę różnicy. Nie widzę jej, po prostu nie widzę, dlatego może wy mi powiecie, gdzie jest ta różnica, na czym ona polega no? No dobra, a spójrzmy na nowe listki. W miarę możliwości. Tutaj mamy nowy listek. U Jean Fen. A tutaj mamy nowy listek, chociaż troszeczkę starszy, już bardziej dojrzały. U tego Legacy, nie? No, no, dla mnie identyko, słuchajcie, no. I też mamy ciapeczki różowe. I tutaj też mamy ciapeczki różowe, nie? A, a, a jak nie wyglądają identycznie, to spójrzmy tu. Tak, i tak. Mówię, nie ma co się sugerować liściem jeden do jednego, bo na każdy liście robi inny, nie? Ale wiecie, takie cechy wspólne dla mnie są identyczne, nawet te kolory są identyczne. To co, czyżby ogrodnik oszukał Mateusza i jakby zamiast dać mu dwie różne odmiany, to dał mu to samo? Czy może tutaj jest jednak różnica, no nie? Bo jeżeli chodzi o kwiatki, no to jedyna różnica w kwiatkach, jaka jest, to taka, że tu, te, ten kwiatek po raz pierwszy był taki właśnie z variegacją, bo wcześniej był po prostu typowo zielony, taki zwykły zielony, no nie? I to te też robi taki zwykły zielony. Więc, jakby to, to jest dopiero. Ten kwiatek jest dopiero pierwszą jakąkolwiek różnicą, choć też nie, był, nie wiem, czy nie był przypadkiem. Bo na tyle Aglaonem, co ja mam, i na tyle kwiatków, które odcięłam, to był pierwszy z variegacją, w sensie taką wiecie na tej pochce, nie?, że coś tam się działo. Jakby wariagacja to nie musi być białe. Wariagacja to jest po prostu jakiś tam kolorystyczny coś, tak? No to tutaj mamy splash jaśniejszy, ciemniejszy, mamy taką zieloną plamkę, jakieś tu cia peczki. tak? Także wariagacja nie zawsze oznacza, że to musi być białe. Tak? Yy, na przykład Pink Princess, Philodendron Pink Princess, on również jest z wariagacją. Nie, nie jest biały, ale wariagacja polega na różowym. No, także wiecie, o to mi chodzi, tak? że to z warygacją. To tak tłumaczę, żeby nikt przy mi nie zarzucił, że gdzie ty to widzisz w jak to jest zielone. No właśnie, ta, ten kolor zielony jest tą wariagacją. No dobra, słuchajcie, nie wiem. Napiszcie mi, błagam, jakie tu są różnice. Czy to tak jest, że te odmiany są do siebie tak zbliżone, czy jak? Bo powiem wam, że patrzenie na nie dwie obok siebie stojące tam, gdzie my nie mamy miejsca, to tak w pewien sposób ja to odbieram na zasadzie, hmm, chyba marnuję trochę miejsca, no nie? I tam jesteśmy tak mocno ściśnięci i nie widzimy tych roślin zbyt dobrze. Znaczy, wiadomo, że w poniedziałki i takich nie zobaczymy super dobrze, bo poniedziałki skupiają się głównie na tym, na nowych liściach, tak? Żebyśmy mogli obserwować wzrost rośliny, a nie całą roślinę, bo od tego mamy przeglądy. Natomiast no, mimo wszystko, tak, moglibyśmy je widzieć trochę lepiej. Więc jeżeli powiecie mi, że wy też nie widzicie żadnych różnic, to zabiorę którąś z nich. Po prostu jedną przestawię sobie na regał, a jedną zostawimy w growboxie. Nie? To też ewentualnie możecie mi napisać, którą wolicie, żeby zostawić. Czy tego tu właśnie Jean Fena, którego jest sporo, naprawdę sporo. Czy tego Legacy, którego jest, wydaje mi się, może nie tyle, że więcej, ale bardziej okazały on jest. Tak on tutaj od razu ten ten legacy, dobrze mówię? Tak, ten legacy jakby jest taki trochę bardziej sztywny niż ten. Ten jest taki troszeczkę bardziej kobiecy, delikatny, a ten jest taki bardziej męski, taki sztywniejszy jest, no nie? To to jest jedyna różnica. Ale to też tak naprawdę może nie być żadną różnicą, bo to może być po prostu kwestią rośliny, co nie? Także wiecie, roślina roślinie nierówna, nawet jeżeli jest w tej samej odmianie. Także, no nie wiem, nie wiem, bardzo chętnie przeczytam, co wy macie tutaj do powiedzenia, co wymyślicie, co wy widzicie, bo ja autentycznie, no ja widzę, że to są dwie kurde blacha, takie same rośliny, no. Tutaj różnice są tak minimalne, że praktycznie żadne. I mówię, mogą one wynikać po prostu z samej rośliny, tak? Że jedna jest, no nie wiem, krócej dojrzewa, nie? Znaczy w sensie miała tyle samo czasu, ale dłużej jej wychodzi to dojrzewanie, więc jest jakby na etapie trochę dalszym niż ta, która dojrzewa, no mega szybko, nie? Ale jeżeli chodzi o wzorki, o taką wizualność. No, to dla mnie to jest praktycznie identyczne. No, może troszeczkę ta jest bardziej właśnie bledsza, bo jak sobie popatrzymy po wszystkich listkach, to ona jest troszeczkę właśnie bledsza. Ta jest taka bardziej. No, nie wystraszyła. Nie spodziewałam się, że ona tam burknie na coś. Ta jest troszeczkę bardziej intensywna, troszeczkę bardziej ciemna, ta jest troszeczkę bardziej jasna. Ach, na co one tam szczekają, nie wiem, słuchajcie. Um, mimo to, że ta jest troszeczkę jaśniejsza, a ta jest troszeczkę, jakby taka, mówię, mocniejsza kolorystycznie, takie wiecie, te kolory są bardziej ciężkie, a tu są bardziej lżejsze, dalej dla mojego oka one wyglądają tak samo. Po prostu no. Po prostu wyglądają tak samo. Także czekam, aż mi powiecie, co Wy o tym sądzicie. Tak, bardzo będę na to czekać, serio. No i dobra, słuchajcie, to będzie wszystko, tak naprawdę. Mogę Wam tutaj jeszcze przysunąć o te nasze wszystkie aglaonemki. Tutaj jeszcze jedna bałagan zrobiłam, wszystko jest, tak? O! Tak to właśnie wygląda. To są nasze growboxowe aglaonemki. Teraz mogliby, mogliśmy je zobaczyć trochę, że tak powiem, okazalsze, co nie? Okazalsze. No i mówię, warto dawać do aglaonemy jakiś patyczek. Tu są storczykowe patyczki, a tu jest od, y, od balonika patyczek. To jest taki ten stary patyczek, który gdzieś tam kiedyś pokazywałam Wam w takich tipach, co nie, na, na tani y, palik, co nie, taki wiecie, do małych roślinek, prawda, no bo wiecie, taki patyczek długo nie wytrzyma. No bo to jest do balona, co nie, to wiecie gnie się, co nie, ale tak Naówczas dla aglaonemki wystarczy i jakby nie wyobrażam sobie, żeby aglaonema sama mi się utrzymała, bo one mi się łamią, słuchajcie. I też nie wiem z czego to wynika, bo jak widzę sobie w internecie, jak jak niektórzy czasem pokazują swoje aglaonemy, one są takie sztywne, jędrne, i stoją sobie same, słuchajcie. A moje, co, co wiemy na przykład na przykładzie Bida która została tam, no bo ją jakby całą możemy widzieć w poniedziałki, więc bez sensu tutaj o niej gadać, ułamała się, tak? Więc dziwne to dla mnie, że, że moje rośliny, moje aglaonemy są aż tak bardzo kruche i jakby nie wyobrażam sobie ja sama osobiście mieć aglaonemy bez, bez niczego, no nie? Ta jest wyjątkiem, bo ta jest jakaś taka. Opływowa, nie? Ale te sztywne dziadygi. Sztywne. Dobra, nic, kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj ze mną byliście. Bardzo liczę na to, że powiecie mi, co Wymyślicie, bo jakby Wasze zdanie jest dla mnie zawsze bardzo ważne, bo widzę dzięki temu to, co Wy widzicie. Tak i, i to jest bardzo zawsze bardzo cenne. Także czekam, naprawdę czekam. A na tą chwilę kochani życzę wam cudownego, przyjemnego, sympatycznego, słonecznego całego weekendu. Jest ym, noc muzeów. Co prawda nie wiem czy ona jest w całej Polsce yy, czy nie, ale mam nadzieję, że się gdzieś tam wybierzacie. I że coś ciekawego zobaczycie, bo to taka fajna okazja. Choć kolejki wiem, że będą, o Jezu, <grystanie> będą kosmiczne. Mam nadzieję, że Wasz Weekend będzie przyjemny i sympatyczny, że coś będzie ciekawego się działo. No i cóż, kochani, do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w Groboksie. No, tak jak pusto, nie? <grystanie> no, to pa!